idę do Krzysia wozić. Zobaczcie, co się dzieje. Co ja tu mam w środku? A z tyłu to już w ogóle katastrofa. Przepraszam cię, Johnku, kurde. Ale niestety, no, do Ferysia jeszcze oponki nie mam. Kurczę, obiecałem, chłopaki mają daleko wozić, no to co będzie, to będzie, no. Zobaczymy, no, jak nie będzie szedł, to się go rozepnie i się wymienimy z kimś, ale... O, nie widzę tego, nie widzę tego. Dobra, widzimy się zaraz na polu. Siema. Prosimy, jakoś idzie. Łukaszek tam ładnie operuje. Dżonek lekko tam czuje, potrzebuje teraz podpórka i to naprawdę ma co robić. Ale nie ma co się poddawać, już chyba zaraz będziemy kończyć. Są glinki, są górki, także kukurydza zróżnicowana. Nie ma co narzekać, jak to Adam powiedział, jest to nowa dzierżawa, także pierwszy rok, także żyto po życie było kilka lat z rzędu, także tutaj mówię, naprawdę nie ma co płakać. Zobaczcie, jaka tam jest przepaść. Załadować się New Hollandowi małemu, co? Jeździłeś, nie, jeździłeś, kręcił się? Jeździli mi za tobą. Woda mnie na prosto wskoczyła. Ale tam myślałem, że nie wciągniesz. A kurwa, byśmy się spotkali. To co, koniec już? Ty, to jeszcze nie koniec dzisiaj. Ty to jeszcze pojedziesz z nami, bo Mateusz jedzie z ojcem, załadują ziemniaki, bo ma samochód przyjechać, to nie piadu. A ty nam pomożesz tam to dokończyć. Nie ma problemu, mi się podoba. Tam będziesz miał lepiej, bo nie. Tutaj to widzisz. Ja to i tak nie liczyłem, że z tego kawałka tyle wyciągnę kukurydzy. Nie, no pierwsza dzierżawa, nie? No pierwsza. Znaczy, żeby tutaj woda nie stanęła. Jest MF-ik. Zaraz go przepinamy, nie będę Johna katował. Ale jest ludzi. No dobra. No już Johnowi odpuszczamy, widzimy się w MF-ie. Dobra, i możesz sobie pogadać coś, pościemniać. No. O ja pierdzielę. A to się będzie nagrywało cały czas, tak? To mnie wpuścił w maszynę teraz z kamerą. Chociaż może radio wyłączym. Bo nie wiem, czy będzie słychać. To startujemy. I pojechał sąsiadowi w pole, a tam. W poprzek nie tniemy, bo trochę dziury są na polu i bez sensu. Lepiej niżej po długości. Żadne dzióbki się potem nie gną. Będzie okazja zobaczyć, jak omijamy słupy. Czasami nie omijamy, ale energetyka wtedy nas ściga. Połamana kukurydza jest w tym roku. Wiatry mocno i burze zrobiły swoje. Kamil się zatrzymuje, my tutaj lecimy dalej, lufka idzie dalej. Bez zatrzymywania. Nie wiem, czy widzicie. Jakoś to poszło. Praktycznie nie rozsypane.
normalnie tniemy u Skonecznych w Kurydze, pewnie już Kamil wam mówił, ale dla pewności przypomnę. Są miejsca takie, gdzie brakuje kukurydzy, no ale no niestety, no taka pogody, takie ziemie, nic się na to nie poradzi. Częściowo wybrały dziki, częściowo wyciął wiatr, mróz, plus. Niestety nie ma równego podawania materiału do gardzieli, przez to, że jest nierówno i połamana, gdzieś tam się czasami zawiesi na hederze. No ale jakoś idzie. A teraz spalanie na poziomie eko. Kamil pokazuje, że tam nagrywa. Pierwszy raz mam to ustrojstwo na głowie. O, proszę. Jak za dużo dostanie masy, to tutaj piszcie mi na komputerku, żebym przyhamował trochę. O, tutaj mocno leży, ale nic, header na dół i jakoś to zbierzemy. Może nie do czysta, ale ile mogę, to próbuję. Ciężko też trafić wrzątki jest przy takiej kukurydzy połamanej, bo jej nie widać. Będziemy jeszcze cieli. Jeszcze jeden poprzeczniak zrobimy, będzie łatwiej do nawracania. Tak to wygląda.
wiadomo, średnia wychodzi około 2. No bo jakieś urocia, przecięcia różnego typu, jakieś trzeba się zatrzymać, coś tam. Kamilek troszeczkę do przodu, jakbyś mógł. Aha, no ja wiem, że to jest nie John Deere, ale musisz troszeczkę dawać mu tam. A jak nie, to mu paliwa dolej i będziesz mógł szybciej jeździć. Dobra, a o, Krzysiek się będzie chciał ustawić, to zrobimy przerzut. To wszystko dla koszt filmu. O, już idzie. Ogólnie powiem szczerze, nie lubię tak przerzucać, to zawsze coś tam się przy tej zmianie wysypie. Nie zawsze też przyczepy są dograne do siebie wysokościowo i zazwyczaj tak nie robimy, tylko teraz. Głośno, bo noże już są do wymiany, już nie mają takiego wrąbku, jak powinny mieć na kukurydzę i niestety nie odbierają dobrze masy. Gniotowniki też powinny być już wymienione, są, leżą, ale wiadomo, jak się ruszyło na sezon, to nie ma czasu tego zrobić, bo to jak się wyjeżdża, to się mówi, że się zrobi, powiedzmy za 2 dni, bo tam tylko troszeczkę zetnę i zrobię, a później wychodzi tak, że jak już wyjedziesz, to tniesz i tniesz i tniesz. Także... Krzysiu, ciekawego powiesz. Nic ciekawego nie. Jak ciekawego? Powiedz, co dzisiaj robimy, gdzie kosimy, u kogo. Kosimy. Bo to nie wiadomo, czy u ciebie, czy u Adama. Dwie pryzmy są. No jedna jest moja, druga jest jego. To jest ta większa, nie? Nie, ja mam tą mniejszą. No. Patrz, patrz, zaraz się zabije. I zaraz się udusi i tyle będzie. O, to patrz. A czy on sobie zdaje sprawę, że niego ostatniego tniemy? Nie, super. Siebie szaleje, jedziemy. Tak. Skończył, to jest mam święty spokój. I tak, miałem cały czas szybę czystą. To mi chłopak nie uda się wczoraj te. I co teraz? I co teraz? No. Trzeba hamować. Nie, wczoraj tyle mocno deszcz pada i ten. Marcel na przecinkach był. A dzisiaj tak nie było czasu obmyć, a i tak był na przecinkach i tak. To mówię, teraz jedziemy, to się go obmuczę. Nie, szyby, nie ma sensu. Nie, ale szyby i ten. Ale to jak umiesz, to jest całkiem inna kultura pracy. No ale nie? Taki wiesz, Rykowski ci plujnie i zapali. Nie, to za, to obojętnie, bo to jest, wiesz, to jest, pluje z tej rurki nie wiadomo kiedy. Niby on stoi i czeka, nagle wpadnie ze 2-3 sztuki. No i już wiesz, leci, nie? Tutaj tak szeroko zostało? Tak. Tutaj mam te, jak to się nazywa, to jest pokazowa. Tak, poletka doświadczalne. To jest, tak, to jest beznawozowa. Ekologiczna, chujowa. Chujowa, ty. Nie, nie była ekologiczna wcale. Ciężko powiedzieć, co to jest. To było jedno koło takie, drugie, trzecie i tam przy asfalcie czwarte. Słuchaj, rok nie pasuje po prostu pod kukurydzę. Nie, tutaj może być też ten. To może być i to trzeba trochę pojeździć po tym polu, na żeby... Na pewno, słuchaj. Żeby to było dobry ten. To no, odda, słuchaj, wszystko ci odda. Tutaj fajna ziemia, tutaj nie można narzekać. No fajna, bo blisko, no to już jest fajna, nie? Fajnie się jeździ, tylko że jemu to się nudziło wczoraj. Jak on na jednym kawałku, to on nas obciął 2 razy w koło i jeździliśmy raz przy raz, to jemu się nudziło normalnie. Niezwyczajne jest, że się nie psuje, nie?
Żeby nie ten krzyżak, to już by było wszystko fajnie, ale ciężko było dopasować na 4 godziny zmarnowane na jakiś taki tam zwykły krzyżaczek, nie? No ale co zrobisz? No nie miałeś na miejsce, trzeba jechać, przywieźć. To co się psuło zawsze wcześniej, znaczy no zawsze, no od czasu do czasu tam się ukręci ten wałeczek. Ale to jest tam samoróbka taka. Ma prawo się psuć. Tak, no i mamy przygotowane. Aż teraz puściło w ogóle. Zaskoczyła. Z drugiej strony całkowicie. Dobra. Poletka doświadczalnie oczywiście. Tak. Teraz jedziemy na zwykłą rynkową kukurydzę, nie? Słysza. Nie tam. Nie, skurwa. Co? No dobrze, no. Ktoś tam jedzie właśnie. Co on się rzuca? Jak u siebie był, nie? Jego paliwa starczy. Trawka to tam się wdała, tam gdzie nie ma kukurydzy, albo wiesz, miała gorszy start. To kurczę, ta trawka jest wszechpotężnie mocna. Znaczy, nie wszczepujmy się. Termin siewu był powiedzmy optymalny, ale zaskoczyła nas pogoda. Zaskoczył nas deszcz. Chyba każdego, nie? Później brak deszczu, nie? Nasz deszcz, potem zaskoczyła nas piekielne słońce i się zrobiło, co się zrobiło. No ale słuchaj, co roku... No my też tak było też dzisiaj. Co roku nie możemy mieć dobrej kukurydzy, bo byśmy nie mieli na co narzekać. Nie no, czekaj, masz Jerykowski teraz popisze kukurydzą, nie? Co, Jerykowski? Nie, tu w tym roku to on mógł wygrać na tym. Mógł. No wie, że go nie widać, nie? Jo, sypne rozrzutki. No i ten. Mógł wygrać, zobaczymy, ale dosyć późno się. No tutaj to co ma, tak jest, coś tak się jeździ na widoku, no to. To się zapowiada dobrze, bardzo dobrze. Tutaj grunt, że się sprzątnie, nie? Bo ale... pamiętasz, lata jak się nie sprzątało? No, no tutaj to torfniaczek mi dostanie. W tamtym roku, znaczy, ale w tamtym roku też chyba trochę zostało, nie? Zostało. Tutaj było z tej strony w zeszłym roku, na tamtej stronie było pierwszy ten, to zostało. To dopiero na wiosnę robiliśmy końcóweczkę. Tu jeszcze jedzie. Dobrze, dla porządku. Nie, no tak. Uważaj. Mój się lubi bawić. Jak już widzi koniec, to wtedy się robi, wiesz, potężnie szczęśliwie, że skończył. No, on ma najwięcej w tym roku, no to... No. Ale mnie pocieszył, powiedział, że ja od początku nie jestem potrzebny, wy byli tutaj jeździć, także... Patrz, jaki nędzie dokładny. Teraz, no to głupoty już urządza tam. Tak to na polu zobacz. Zobacz, rządki gubi, nie? Tak. Ale to każdy tak ma, jeden czy drugi, nie? To, nie, tutaj to, wiesz, tutaj to pochylona była akurat. O, tutaj gorczyca od Shreddera jakoś nie widziałeś. Piękna sprawa. A dobrą ma tę gorczycę. Tak, nawet Jarek zaklepał. No, nie, naprawdę nie taka zła, jedna ciężko, nie taka, no powiedziałbym, bardzo dobra. Nie? Świeża, nie tam, że jakaś zleżała. Skończyć, pokryć i się brać troszeczkę za siebie, nie? No, fajna sprawa, żeby to poszedł, tak? Nie, no ja też bym chciał trochę. Już jestem 2 dni spóźniony z hybrydą, ale nie miałbym możliwości wjazdu nawet, bo to tam. Nie, no ale popadywało. I co? I wypłukałoby ci. To tam wiesz, tak tam, no niby teoretycznie, no nie powinien jesteś mokry i tu powiedzieć, ale to już nic nie zrobisz. Przyjedziesz, co jest. Gdzie tu bagienko zawalić, nie? Niech będzie sobie bagienko. Nie, dobrze, bo wodę ci zbiera, nie? Wodę sobie spłynie. Pa. A teraz już nie czekał za mną. Nie wypluła. O, wypluła. Tutaj nie wiem, może być fajnie ciężko nawet. Dlatego mam kamerkę. Tak. To ile mieliście hektarów łącznie do ścięcia u was? No tutaj będzie gdzieś 14,5 tutaj wszystkiego. No i tam było 5, efektywnych 2,5, ale 5 hektarów zjechaliśmy. No tam też był niewypał całkowity. Miało zostać, ogólnie miało być tylko to cięte na skarmienie, ale tutaj było, się okazało, mało. Tam wiedzieliśmy, że też będzie mało. No i co, tniemy. To winno starczyć. Myślę, że na pewno nie mam mniej niż w zeszłym roku, nie? Skup się, nie chcę cię dekoncentrować, bo... A, to on się musi martwić o to, jak się jedzie, a... Ja po prostu mam jechać za nim. A co to była w czerwcu siana, na koniec czerwca? Nic,
Niestety, no nawet nie tak łacienka, kolba jest, nie? No to było dosiewane, bo już tutaj nie było możliwości wjazdu. No tutaj może być też, nie musi być możliwości wyjazdu teraz. No ci powiem, tak ci. No trudno, no w tym roku górki wyschły przez czerwiec. Dołki wymiękły. Dołki wymiękły. Tam gdzie przyszła jakaś gnieźdolista ziemia, na noc gnieźdolista ziemia, to i tak jest czwarta. To już jest naprawdę zwięzła w porównaniu z tym, co my uprawiamy. Także nie no, te zwięzłe sklepał deszcz, przyszło te słońce. I to takie dosyć agresywne, no jak na czerwcową, to wcale nie ma midi, nie? Nie, no ale tutaj też to masz, nie? No ale to... mocno kolba jest strasznie tutaj wysoka. Nie wiem, czy to za odmiana, ale zobacz, jak, na jakiej wysokości jest kolba. No i zobacz, już tak stęka, kurde. Ma co wciągnąć, te 8 rzędów ma. No ale tutaj też jest duża moc dzików, zobacz, tutaj. Tutaj to są dziki na potęgę, to powiedzmy, wczoraj cieliśmy 10 hektarów. To efektywnych było 8,5 po dzikach i po tej suszy, ale no trudno. Kurwa, gadziną nic nie zrobisz. Nie, nie, tutaj to w tym roku jest na potęgę, co nie miałem problemu z dzikami praktycznie. Tam mi wybierały przy zasiewach, a tak to ja miałem spokój z dzikami, a w tym roku wszystko weszło do mnie. Pokazało się, że masz najlepszą na wsi, no to weszły, nie, to co? Nie, musiałem im smakować. No zobacz, tutaj jest akurat trochę jest połamana, ale tam przejedziemy, to są takie gniazda. Tutaj to normalnie w tych drzewach to ten, mają takie do gołej ziemi piasek, taka duża kuweta bym powiedział. No widziałem, tak no. Były takie miejsca, nie? No. Miały tutaj raj. A tam co pojechaliśmy tam od rana, widzieliśmy, teoretycznie też powinny być. Bo tam bym nawet powiedział, że gałąź jest. I po co się szyby myć? Powiedz po co? No ja właśnie, dlatego ja nie jeżdżę na obcinki. No zawsze jadę ja. Tutaj kurczę, ściana by się przydała, nie? Ja to w przyszłym roku to ja rozrzutnika nie ubieram. Dzwonię do Rykowskiego. On ma tyle teraz tego. Przyjedź, zetnij, dziękuję bardzo. A ile to będzie chciał, to już mnie będzie mało obchodzić.